Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, pytanie pierwsze. Czy mamy problemy demograficzne, czy jest ten kryzys demograficzny, czy też nie? Czy rząd dostrzega, czy nie dostrzega? To jest pierwsze pytanie, chciałbym jasnej odpowiedzi. Sprawa kolejna to rzeczywiście te niedoróbki. Czy wszystkie projekty rządowe są tak cudowne i wspaniałe, czy też wiele uchybień pani poseł dostrzega? Nawet było tu wcześniej to cytowane. Sprawa kolejna, jeżeli mówimy o pewnej logice, to niech pan minister powie, jaki jest podatek od pieluch wielorazowego użytku i jednorazowego użytku. I gdzie tu logika jest? I gdzie jest przy okazji jeszcze ekologia? Niech pan minister powie, jaki jest podatek na chipsy na przykład i na niektóre zdrowe artykuły żywnościowe. Gdzie tu jest polityka też zdrowotna? Niech pan minister to przytoczy w związku z tą logiką, o której pani poseł mówiła. Natomiast, panie ministrze, czy i jakie narzędzia minister finansów widzi w celu zastosowania, żeby ten kryzys demograficzny w jakim stopniu złagodzić czy eliminować? Dziękuję bardzo.